przyszedłem tutaj do Chińczyków, bo zauważyłem dziwne zachowanie samca. Właśnie takie. No nie podejdę bliżej, nie chcę też otwierać woliery. Światko troszkę przeszkadza, by to wszystko sobie ładnie zobaczyć. No ale spłoszę go, więc muszę w ten sposób nagrywać. A już się zainteresował moim głosem. Wcześniej widziałem, że siedział tu razem z samiczką na tej żerdzi, na tej huśtawce. Kłaniał się jej, tak widać było, że coś ma na myśli, w ten sposób powiem. Będę go obserwował, będę patrzył, no i pokazywał wam. Samiczka, jak widzicie, jeszcze go odgania. Przeurocze to zachowanie. Proszę bardzo, jak się stara samiec o względy samiczki, która go odgania. Wyraźnie go, proszę bardzo, wyraźnie go odgania. A on biedny, jak się stara. Panowie, bierzcie przykład. Parkę tych Chińczyków mam już od jesieni. Opowiadałem wam już o nich. Są dorosłe ptaki. Tam pani sprzedawała, bo po mężu likwidowała właśnie papugi, nie chciała trzymać. Także sprzedała je. O, samiczkę tak tu nie bardzo widać, schowała się. Także jak wspomniałem, dorosła. Lęgi oczywiście już ma za sobą, więc no tutaj liczę na to, że jeśli warunki będą jej umie odpowiadać, to kto wie, czy nie dojdzie w tym roku już też do lęgów właśnie, także no byłbym bardzo zadowolony. No samczyk, jak widzicie, już zaleca się do samiczki. Samiczka oczywiście jeszcze go odgania, także jeszcze nie czuję takiej potrzeby, ale myślę, że to się zmieni. Aby on tam nie rezygnował, to może uda mu się nakłonić towarzyszka właśnie do siedzenia w budce.